godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa iMod i był kiedyś nazywany iPod Mod. Tyle tylko, że zmieniła się nazwa, no i oczywiście wersja. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy. I iMod, zwany kiedyś iPod Mod, pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie w dół. Jak widzicie, tutaj jest stara nazwa iPod, ale tu już jest nowa nazwa. Możemy pobrać plik tutaj stąd, z tego miejsca, albo zjechać jeszcze kawałek dalej i tutaj jest download i tu klikamy. Tu klikamy na to i stąd pobieramy. Tutaj mamy recepturki wszystkiego. Oczywiście też, jak widzicie, tutaj jest prezentacja moda przez Shale zrobiona. To też tam wszystkiego się dowiecie, co i jak. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. I do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wrócicie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma w tej chwili numer końcówki 1230. I właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym mamy już zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed jakąkolwiek zmianą. Ok, jak już mamy skopiowany, no to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik i otwieramy za pomocą archiwizera, jaki mamy, czy zip, czy winrar. I tutaj mamy jeden plik i ten właśnie plik stąd przerzucamy do naszego wcześniej otwartego folderu mods. Czyli przeciągamy go tak o i już mamy go tutaj. To możemy zamknąć, bo jest już zainstalowane. I wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy działa. Oczywiście musimy poczekać, aż się pootwiera wszystko, pouruchamia. Ok, mamy wybrany profil z Forge'em z końcówką 1230, tak jak wspominałam. Klikamy play i czekamy, aż się uruchomi gra. Jeszcze momencik, już mamy czarny ekran. Już mamy logo Mojanga, także jeszcze chwilka i za moment będzie strona startowa. No, o jest. Wchodzimy w moc i co my tam szukamy? iMod jest. Jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Ok, i mamy nasz wybrany świat. Klikamy E jak ekwipunek i mamy tutaj bateryjki, różne różności.
kabelki. Także tutaj wejdźcie na filmik przygotowany przez Shale, to sobie tam wszystko wszystkiego się dowiecie, co z czym trzeba połączyć i tak dalej, żeby to wszystko działało. Trzymam na tym strzałkę, klikam R, no i właśnie takiego iPoda, iPoda się właśnie w ten sposób robi, że iPoda z bateryjką, iPoda, ten cover, iPoda i tak dalej, żeby stworzyć całego iPoda. Także wszystkiego się dowiecie tutaj na tym filmiku. Ok, weźmy sobie takiego. Mam go w łapce, klikam prawym przyciskiem myszy. No i mam tutaj wybierane różne rzeczy. No i tutaj mam na przykład apkę z pogodą. Mogę sobie zrobić dzień. Proszę bardzo, jest już dzień. Wychodzę stąd. Mamy dzień. Mogę sobie zrobić noc. Wychodzę, jest noc. No i tak dalej, także jak widzicie, mod działa, nic się nie crashuje, także ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa pa!